Politycy trzeciej drogi przekonują, że konieczna jest renegocjacja umowy koalicyjnej, to konsekwencja niedzielnych wyborów. Ofiarami renegocjacji umowy mieliby paść politycy lewicy. W koalicji władzy trwa rozliczanie za nie do końca satysfakcjonujący wynik w wyborach samorządowych. Najgorzej wypadła w nich lewica. Poseł Polski 2050 Mirosław Suchoń widzi w tym przestrzeń do personalnych zmian na najważniejszych stanowiskach w państwie. Ofiarą miałby paść między innymi lider lewicy. Ja nie wiem czy w ogóle y, 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 marszałek Czarzasty będzie chciał być marszałkiem sejmu. No. Objęcie funkcji marszałka sejmu przez Włodzimierza Czarzastego w połowie kadencji jest w pisane do umowy koalicyjnej. Marszałek Szymon Hołownia jeszcze rano sugerował, że ta umowa nie jest do końca wiążąca i każda zmiana personalna wchodzi w grę. W tym taka, że jego partii miałby przypaść fotel wicepremiera, ale w południe Lider Polski 2050 już zmienił narrację. Na szczeblu czterech liderów. A jako jeden z czterech byłem na wszystkich spotkaniach czterech liderów. Nie było nigdy rozmowy o rekonstrukcji rządu i nie było nigdy tematu renegocjacji umowy koalicyjnej. Politycy lewicy w trakcie kampanii samorządowej przypuszczali ataki na trzecią drogę. PSL-owi Polsce 2050 zarzucano między innymi, że blokują ustawy wprowadzające zabijanie dzieci poczętych na życzenie. Poseł lewicy Anita Kucharska-Dziedzic podkreśla, że nikt nie rozmawiał o przemeblowaniach w rządzie, a zaczepki trzeciej drogi nazywa odwetem. Nie ma żadnych rozmów przede wszystkim o rekonstrukcji rządu, i nie ma też żadnych rozmów o rekonstrukcji umowy koalicyjnej. To jest element rewanżu. Mają poczucie, że myśmy się nad nimi pastwili w czasie kampanii wyborczej. Z kolei ludowcy według medialnych doniesień mieli zażądać oddania przez lewicę jednego z dwóch resortów rodziny pracy i polityki społecznej albo ministerstwa nauki. Premier Donald Tusk jak na razie nie decyduje się na żadne nerwowe ruchy i studzi emocje. Mi się bardzo nie podobała ta yy, taka awanturka. Nie warto się spierać, nie warto, nie warto yy. Mówić o sobie lekceważąco albo tak nieprzyjemnie. Premier po prostu się denerwuje na takie rzeczy, nie chce w tym brać udziału. Umywa od tego ręce i mówi, że no poradźcie sobie tutaj sami. Komentuje dr Jakub Koper: Najbliższe miesiące w polskiej polityce będą dynamiczne. O ile teraz nie zanosi się na rekonstrukcję rządu, tak po wyborach do Parlamentu Europejskiego krajobraz polityczny ulegnie zmianie. W czerwcu z rządu może odejść kilku ministrów, którzy wystartują w eurowyborach. Oraz ci, z których nie będzie zadowolony sam premier. Z pracą w rządzie pożegnają się ci, których uznam jako premier, że nie, z jakichś powodów nie, nie wykorzystali. Optymalnie tych, tych kilku miesięcy. W międzyczasie trwają rozmowy, w jakich konfiguracjach partie rządzące pójdą do czerwcowych wyborów. Tutaj również panuje wielogłos. Lewica startuje z własnego komitetu. Poseł Platformy Obywatelskiej Michał Szczerba zachęca, żeby PSL poszło do wyborów razem z nimi. Najbliżej nam jest do PSL-u. Ponieważ razem z PSL-em jesteśmy członkami Europejskiej Partii Ludowej. I... Takiej możliwości nie wyklucza poseł ludowców Jarosław Rzepa. Lepiej by było pójść w tych wyborach europejskich w formule IPP rozszerzone o Szymona Hołowni bez lewicy. Na razie Polska 2050 nie otrzymała propozycji wspólnego startu z Koalicją Obywatelską. Taki scenariusz sprawiłby, że partia Szymona Hołowni zostałaby osamotniona. Jednak jak przekonuje poseł Michał Kobosko, władze partii będą przekonywać P. PSL, aby powalczyć o głosy w formule trzeciej drogi. Nie ma żadnego powodu, najmniejszego, najmniejszej przyczyny, dla której mielibyśmy zrezygnować z tego formatu i z tej współpracy. Dziś późnym wieczorem zbierze się naczelny komitet wykonawczy PSL-u. Po spotkaniu władze partii mają podjąć ostateczną decyzję o tym, z kim pójdą do wyborów do Parlamentu Europejskiego.